Mąż Sylwii Peretti we wzruszającym wpisie. Serce pęka na sam widok. Dzień kobiet pełen miłości i nadziei dla Sylwii Peretti. Po tragicznej stracie syna celebrytka powoli odzyskuje radość życia dzięki wsparciu męża. Sylwia Peretti może znaleźć ukojenie w ramionach kochającego męża. Jak widać, on sam jest jej największym wsparciem na drodze do odzyskania radości i chęci do życia. Prawdziwa miłość pomaga w walce ze smutkiem. W ubiegłym roku Sylwia Peretti, gwiazda reality show Królowe Życia, doświadczyła niewyobrażalnej tragedii, śmierci swojego ukochanego syna. Ten nieoczekiwany i ogromnie bolesny cios całkowicie odmienił życie celebrytki. Pogrążona w głębokiej rozpaczy i żałobie, Peretti wycofała się z życia publicznego oraz mediów społecznościowych. Przez wiele miesięcy panowała zupełna cisza wokół jej osoby. Tragedia, z jaką przyszło się zmierzyć Sylwii Peretti, na zawsze odmieniła jej życie. Strata ukochanego dziecka bez wątpienia należy do najcięższych doświadczeń, z jakimi musi się zmierzyć każdy rodzic. Zdruzgotana bólem Sylwia pogrążyła się w żałobie, na długie miesiące wycofując się z życia publicznego. Powrót przed kamery okazał się niewiarygodnie trudny dla Sylwii. W pierwszym wywiadzie udzielonym po tragedii gwiazda nie potrafiła ukryć smutku i cierpienia malującego się na jej twarzy. Uśmiech, który jeszcze niedawno był jej znakiem rozpoznawczym, całkowicie zniknął. W tak ciężkich chwilach niezwykle ważne jest posiadanie wspierającej rodziny, na której można się oprzeć. Mąż Peretti zdał ten egzamin życiowy wzorowo, stając u boku ukochanej żony. Nie tylko okazywał jej miłość i zrozumienie, ale także stale motywował ją do powrotu do radości życia. Dzień kobiet przyniósł promyk nadziei w tym mrocznym okresie. W tym wyjątkowym dniu Sylwia otrzymała od swojego męża wzruszający prezent, wspomnienia najszczęśliwszych chwil ich związku i rodzinnego życia. Na Instagramie celebrytki pojawiła się seria uroczych zdjęć małżonków uchwyconych w przeszłości podczas beztroskich, radosnych chwil. Towarzyszyły im wyjątkowe życzenia od męża Sylwii, pełne miłości, czułości i przede wszystkim nadziei na powrót utraconego szczęścia. Z okazji Dnia Kobiet życzę Ci, mój najwspanialszy kwiatuszku, żebyś kiedyś potrafiła, choć po części, być znowu szczęśliwą. Chciałbym zobaczyć choćby cień dawnego uśmiechu i blasku w Twoich oczach jak na tych zdjęciach w archiwum. Kiedyś swoją energią zarażałaś wszystkich, teraz chciałbym, abyś Ty jej miała wystarczająco, choćby tylko dla siebie. Wiesz, że jesteś moim skarbem nie tylko w Dzień Kobiet, ale i w każdy inny. Wzruszające słowa rozgrzały serca fanów. Gest męża Sylwii Peretti spotkał się z ogromnym uznaniem i falą wsparcia ze strony fanów gwiazdy. W komentarzach na Instagramie znalazły się setki wpisów wyrażających podziw dla siły ich małżeńskiej miłości w tak trudnych chwilach. Jestem pełen podziwu dla męża Sylwii za to, jak stanął u jej boku w najtrudniejszych chwilach. To prawdziwa miłość i wsparcie, którego każdy potrzebuje w takich momentach, napisała jedna z fanek. Wiele internautek również podzieliło się historiami własnych strat i żałób, doceniając wsparcie, jakie Sylwia otrzymała od najbliższych.
podkreślały, że właśnie rodzina i bliscy są największą ostoją w najtrudniejszych chwilach. Fani Sylwii Peretti uznali gest jej męża za dobitny przykład tego, jaka siła tkwi w prawdziwej, bezwarunkowej miłości. I mają oni słuszne nadzieje, że z takim wsparciem gwiazda w końcu powoli zacznie się podnosić. Droga będzie niezwykle trudna i wyboista, ale przy boku ukochanej osoby każdy krok na niej staje się choć odrobinę lżejszy. Żadne słowa nie są w stanie ukoić bólu po stracie dziecka. Z czasem jednak wsparcie najbliższych może znacząco pomóc w akceptacji tej bolesnej rzeczywistości i stopniowym powrocie do radości życia, choćby w najmniejszym stopniu. Specjaliści są zgodni. Wsparcie rodziny ma kluczowe znaczenie w walce z depresją po traumatycznych wydarzeniach. Otoczenie kochających nas osób daje motywację i chęć do podjęcia dalszej walki. Nie pozwala się całkowicie pogrążyć w rozpaczy, wyjaśnia psycholog Tomasz Wiśniewski. Dzięki mężowi Sylwia w końcu zaczyna wydobywać się z nurtu smutku. Gest w Dzień Kobiet, przypominający celebrytce o dawnych szczęśliwych chwilach, był przejmującym dowodem jego miłości i troski. Choć droga do odzyskania radości życia jest jeszcze daleka, Sylwia ma u swego boku człowieka gotowego nieść ją na rękach. Bo nie tylko kwiaty i czekoladki. Dzień Kobiet dla wielu oznacza przede wszystkim małe, czasem mało wybredne gesty jak bukiet tulipanów czy pudełko czekoladek. Jednak tak naprawdę najcenniejszym podarunkiem, jaki mężczyzna może dać swej wybrance, jest to uczucie, miłość, przywiązanie, troska. W tym roku mąż Sylwii Peretti udowodnił doskonale, że zdał sobie z tego sprawę. Zamiast materialnych drobiazgów, celebrytka otrzymała od niego coś znacznie cenniejszego, więź emocjonalną, rodzinne szczęście i przywróconą nadzieję na lepsze jutro. Dzień Kobiet, dla wielu zwykły pretekst do kupienia kwiatów czy czekoladek, w tym roku przyniósł Sylwii coś znacznie cenniejszego, rodzinne szczęście, miłość i nadzieję na lepsze jutro. Bo choć o uśmiech nie jest łatwo po tak straszliwej tragedii, to wsparcie ukochanych osób może w końcu przywrócić go na twarzy gwiazdy. A szczery uśmiech Peretti to widok, którego z pewnością wyczekują wszyscy jej fani. Ta szczera, płynąca prosto z serca deklaracja miłości niewątpliwie wywoła znacznie więcej radości i wzruszenia niż cała kolekcja najdroższych prezentów. Szczególnie w tak trudnym okresie, jakim jest żałoba, prawdziwe uczucie może być najlepszą bronią.